Podkarpacie w Europejskim Stowarzyszeniu Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. Osuwisko zniszczyło część jedynej drogi dojazdowej do wsi Myscowa. Obywatelskie zatrzymanie kierowcy, który miał aż 3 promila alkoholu. Wojskowe, policyjne i strażackie. Niezwykła kolekcja zabytkowych pojazdów. Grzegorz Boratyn, witam. To są aktualności. W Rzeszowie trwa Aerospace and Defense Meetings. Największe w Polsce spotkanie branży przemysłu lotniczego. Przyjechało ponad 160 firm z 25 krajów, w tym najwięksi producenci z Boeingiem i Airbusem na czele. Podczas targów województwo podkarpackie przystąpiło do stowarzyszenia skupiającego europejskie regiony wykorzystujące technologie przemysłu kosmicznego. Relacja Konrada Dudka. Dziś drugi dzień Aerospace and Defense Meetings, imprezy, która choć pozbawiona widowiskowych pokazów i tłumów zwiedzających, jest bez wątpienia bardzo ważnym wydarzeniem gospodarczym dla Podkarpacia, ale też dla całej polskiej branży lotniczej. Na tego typu spotkaniach chodzi przede wszystkim o bezpośredni kontakt uczestników, o budowanie zaufania klimatu do przyszłej współpracy. Dlatego też Aerospace and Defense Meetings jest określane jako jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, wydarzenie branżowe w tej części Europy Środkowej i Wschodniej. To także doskonała okazja do promocji Podkarpacia i związanej z regionem Doliny Lotniczej. I właśnie wiceprezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, pan Marek Bujny, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nie było zbytniego nadęcia w tym, co powiedziałem, patrząc przez pryzmat pana doświadczeń? Nie, nie było. Ja bym powiedział nawet więcej, że to naprawdę jest najważniejsza impreza. Może tutaj niektórzy w tej chwili nie są w stanie docenić tego, co to jest. Natomiast ja to wiem dobrze, bo miałem okazję uczestniczyć w tego typu imprezach na całym świecie dzięki wsparciu między innymi PAIS-u, ale również ostatnio Urzędu Marszałkowskiego. I faktycznie jest tak, jak pan to ujął. Najwięcej korzyści, tak słyszałem, z tego typu imprez mają ci uczestnicy, którzy pochodzą z regionu organizującego tego typu wydarzenia. No a przecież przyjechali tu najwięksi gracze: Airbus, Boeing, Sikorsky Aircraft, Safran. No znowu pan powiedział to, co ja chciałem powiedzieć, czyli faktycznie tak jest. Ja to obserwowałem właśnie będąc na imprezach na całym świecie, że braliśmy w tym udział, mogliśmy się rejestrować, umawiać spotkania, ale nie było takiego, powiedzmy, aż takiego zainteresowania firmami z Polski. Natomiast ci, którzy tu przyjeżdżają, których pan wymienił, czyli Boeing, Airbus, Safran, no wiele innych tych wielkich koncernów globalnych, oni jak to już przyjeżdżają, to chcą się spotkać głównie z tymi firmami lokalnymi tutaj i zobaczyć, jak to jest, czy da się jakieś biznesy zrobić. Także to z tego punktu widzenia jest to bardzo ważne, bo daje szansę tym małym, średnim firmom, których często nie stać na to, żeby pojechać na drugi koniec świata, czy nawet tu do Hamburga, czy do Tuluzy, czy do Paryża, a tutaj jest to wszystko na miejscu. I w efekcie ma się to przełożyć na konkretną współpracę, zamówienia, które dają i miejsca pracy, i przynoszą pieniądze tutaj na Podkarpacie tym firmom i ludziom w nich zatrudnionym. Tak, no nie robimy tego wszystkiego dla sportu i dla idei, tylko żeby jakieś pożytki z tego były i dla firm, i dla regionu. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest pierwszy krok, bardzo ważny. I pierwszy krok poprzedzony no, ciężką pracą i ludzi z Doliny Lotniczej, i Andrzeja Rybki, i marszałka, i samorządu, po to, żeby to się mogło wydarzyć, co się wydarzyło. No jednym z elementów oczywiście jest ten piękny obiekt, którym goście są zachwyceni. Nie? I efekt tych wielu lat, można powiedzieć, takiego pozytywnego lobbingu i starania, no to właśnie mamy. To jest, ale traktujmy to jako ten pierwszy ważny krok. Ci ludzie, którzy tutaj byli, a nie byli wcześniej w Polsce, którzy tu odwiedzają nas, którzy spotykają się, a mówię zwłaszcza jak nie byli jeszcze wcześniej w Polsce, to będą naszymi ambasadorami. Ambasadorami naszego regionu i naszego miasta. To jeszcze na koniec tylko dodam, dziękując za rozmowę, że usłyszałem od organizatorów, że dzięki Aerospace and Defense Meetings na czas trwania tej imprezy Rzeszów stał się europejską stolicą przemysłu lotniczego. I w tym chyba też nie ma żadnej przesady. Dla aktualności Konrad Dudek. A więcej na temat tego spotkania na naszej antenie tuż po aktualnościach. Zapraszam w imieniu Konrada Dudka.
Krępnej osunęła się część jedynej drogi dojazdowej do miejscowości Myscowa. Przejechać można tylko skrawkiem asfaltu i błotnistym poboczem. Mieszkańcy boją się, że większa ulewa odetnie wieś od świata, bo nawet brud rzeczny w czasie deszczu, czyli tak jak dzisiaj, jest nieprzejezdny. Starostwo w Jaśle nie ma w tegorocznym budżecie pieniędzy na zabezpieczenie osuwiska. Ten odcinek drogi powiatowej z Krępnej do Myscowej przebiega przez skarpę nad Wisłoką. Nie wiadomo, czy ostatnie opady deszczu czy rwący nurt rzeki spowodowały osunięcie się drogi na aż 3/4 jej szerokości. Skrawkiem niezniszczonej jezdni można jeszcze przejechać, ale jak długo, pytają mieszkańcy Myscowej. Wieś żyje m.in. z produkcji mleka, dlatego tym niebezpiecznym odcinkiem drogi codziennie muszą przejeżdżać cysterny z mleczarni, a do tego autobusy PKS i szkolne gimbusy. To wisi, nie wygląda, żeby to bez jakiejś interwencji fizycznej, tutaj jakiejś naprawy tej drogi, udało się to zatrzymać. To są jakieś duże ruchy, wpływ rzeki. Myscowa jest wsią, na miejscu której ma powstać wielki zbiornik wodny. Właśnie z tymi planami mieszkańcy wsi wiążą niechęć samorządów do wydawania pieniędzy na coś, co i tak w przyszłości zostanie zalane. Teraz mamy dojazd ze strony Krępnej, ale jaki? Za chwilę nie będzie ani z tej strony, ani z tej, a zapory nie ma, a ludzie muszą tu żyć. To nie jest XIX wiek, żeby ludzie żyli bez prądu, bez drogi, chodzili na piechotę, przez las. Z drugiej strony wsi tylko przez brud można dotrzeć do drogi w stronę Nowego Żmigrodu. Można, ale tylko przy niskim stanie Wisłoki. Dziś mieszkańcy Myscowej woleli zostawić samochody przed rzeką i pieszo przez wiszącą kładkę dotrzeć do domów. Jeżdżą dzieci do szkoły, no i są starsi ludzie, no i pogotowie, czy gdzie. Tam mamy przejazd bez bruk przez rzekę. No i tam jest, jeżeli jest, przyjdzie duża rzeka, no nie przyjedzie ani pogotowie, ani samochodem, nic. Jedynie ciągnikiem, no ale to też jest, jeżeli mała woda jest. No jeżeli no tam, to tutaj nam zjedzie, no to co my zrobimy? Starostwo Jasielskie, które jest właścicielem zniszczonej drogi, twierdzi, że samo niewiele może zrobić. W tym momencie Starostwo Powiatowe nie posiada środków na ten cel, ponieważ koszt naprawy takiego osuwiska jest około 2 milionów złotych. Powiat wystąpił o pomoc do wojewody podkarpackiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Liczy na pieniądze z funduszy na usuwanie skutków powodzi. Ale jeśli nawet przyznane zostałyby szybko, prace zabezpieczające osuwisko zaczęłyby się dopiero w przyszłym roku. Sąd apelacyjny w Rzeszowie po raz kolejny zajął się dziś sprawą wyprowadzenia 14 milionów złotych z rzeszowskich zakładów graficznych. Żaden z czterech oskarżonych nie pojawił się w sali rozpraw. W sądzie pierwszej instancji najsurowszy wyrok 3 lat bezwzględnego więzienia usłyszał rzeszowski biznesmen Ryszard P., a kolejna rozprawa jutro. 5 lat więzienia grozi 47-latkowi, który wsiadł za kierownicę, choć miał 3 promile alkoholu we krwi. Zatrzymali go w Rzeszowie inni kierowcy, gdy stanął na czerwonym świetle. Świadkowie jego dziwnej jazdy zabrali mu kluczyki, wezwali policję. Okazało się, że za podobne przestępstwo już wcześniej stracił prawo jazdy. Wszystko zdarzyło się na tym skrzyżowaniu ulic Wincentego Pola z Dąbrowskiego. Już wcześniej inni kierowcy zaalarmowali policję, że kierowca osobowego Renault jest prawdopodobnie pijany i stwarza zagrożenie. I w tym przypadku poszli jeszcze dalej, bo gdy auto zatrzymało się na czerwonym świetle, nie pozwolili mężczyźnie dalej jechać. Podeszli do samochodu świadkowie całego tego zdarzenia, inni uczestnicy ruchu, którzy notabene wskutek jego jazdy musieli się zatrzymać. No, wyczuli alkohol, zabrali kluczyki, mężczyzna został wyciągnięty z samochodu, no i przypilnowany do przyjazdu policjantów. Takich przypadków jest coraz więcej, bo coraz więcej osób nie pozostaje obojętnych. Halo, policja? Przed chwileczką widziałem pijanego kierowcę. Widząc lub mając przypuszczenie, że kierowca jedący przed nim może być nietrzeźwy, bądź sami decydują się zatrzymać i udaremnić mu dalszą jazdę, albo dzwonią i informują o tym policjantów. Oczywiście policjanci reagują na każde tego typu zgłoszenie. Coraz więcej osób jest przekonanych, że nie można przymykać oczu na wsiadanie za kółko po alkoholu. I że takie obywatelskie zatrzymania czy telefon na policję to potwierdzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze.
Moim zdaniem trzeba jak najbardziej reagować, ponieważ tacy kierowcy są zagrożeniem dla siebie, przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego, ale czy aż takie drastyczne, żeby wskakiwać i zabierać komuś kluczyk z samochodu? No, myślę, że są chyba jakieś inne rozwiązania, bardziej spokojniejsze, ale na pewno trzeba reagować. Tak się powinno absolutnie robić. Aczkolwiek ja osobiście nie miałem zdarzenia takiego, ale gdyby coś takiego akurat mi się przydarzyło, no to bym reagował na pewno. Ratuje to życie, prawda, innym uczestnikom ruchu, dlatego no, myślę, że to na pewno nie jest donos, wręcz przeciwnie, powinno się, a nawet czasem temu drugiemu człowiekowi ratujemy życie. W takim myśleniu pomagają kolejne kampanie społeczne, takie jak ta. Czasem trzeba znaleźć sojusznika. Wiele jest tych kampanii. Myślę, że każde z tych działań ma tutaj swoją cegiełkę w budowaniu tej świadomości. Ruch na drogach jest coraz większy, samochodów przybywa, można powiedzieć, lawinowo. No nie ma miejsca dla, nigdy nie było, ale w takim ruchu dla nietrzeźwych kierujących. Chociaż statystyki ciągle przerażają. W ubiegłym roku podkarpaccy policjanci zatrzymali ponad 5 tysięcy nietrzeźwych kierowców. O ponad 1000 więcej niż w roku 2015. Tylko w tym roku w Rzeszowie uprawnienia do kierowania straciło przez alkohol ponad 100 osób. Na Podkarpaciu spadło bezrobocie. W kwietniu wyniosło niecałe 11% i jest najniższe od 26 lat. Ofert pracy jest coraz więcej, a podkarpackie firmy szukają przede wszystkim budowlańców, grafików i programistów. Zmienia się także sposób szukania zatrudnienia. To już nie tylko pośredniaki, ale przede wszystkim internet i targi pracy. Podczas dzisiejszych w Uniwersytecie Rzeszowskim pracowników szukało 80 firm i instytucji. Tak dziś rano wyglądała kolejka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia, ale w naszym województwie bezrobocie wciąż jest jeszcze dwucyfrowe. W kwietniu wyniosło 10,8% i było o ponad 3% większe niż w skali kraju. Najmniejsze jest w Krośnie, Rzeszowie i powiecie mieleckim. Największe w powiatach leskim, niżańskim i brzozowskim. Coraz więcej ofert pracy się pojawia, to jest dla nas dobry sygnał. Już i pracodawcy zaczynają przychylniej patrzeć na przyszłych swoich pracowników. No, do tej pory był to rynek pracodawcy, teraz już pojawia się dość wyraźnie rynek pracownika. Przez urzędy pracy szukają głównie osoby starsze. Młodsi wykorzystują do tego internet albo bezpośredni kontakt z pracodawcami. Na przykład podczas takich targów pracy, które odbyły się dziś w Uniwersytecie Rzeszowskim. Przyszłych pracowników i stażystów szukało 86 firm i organizacji z różnych branż. Od przemysłu ciężkiego do bankowości. Największe zapotrzebowanie jest na inżynierów i informatyków. Na pewno jest trudniej znaleźć pracownika, a szczególnie wysoko wyspecjalizowanego z doświadczeniem. Na pewno czasy się zmieniły w porównaniu z czasami 2-3 lata temu. Ludzie mają coraz większe wymagania, tak? Przychodząc na nowe stanowisko pracy. Uważam, że pracy jest bardzo dużo tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek nasz tutaj podkarpacki i o Rzeszów. Można wybierać tak naprawdę. Targi były otwarte dla wszystkich, ale przyszli głównie studenci i absolwenci uczelni wyższych. Ja już byłem umówiony z pewną firmą, konkretnie z PZL Mielec. Spróbuję obecnie znaleźć jakieś praktyki wakacyjne przede wszystkim. Żeby mógł zapoznać się coś z nowym doświadczeniem. No wiadomo, Politechnika czy Uniwersytet no, nie nauczą nas do końca w praktyce stosować tej wiedzy. Mamy dane mówiące o tym, że bardzo wielu naszych studentów już zainteresowanych tymi ofertami, które się tu pojawiają, znajduje swoje pierwsze miejsca pracy właśnie w tych firmach. Organizatorami akademickich targów pracy były dwie największe rzeszowskie uczelnie. Uniwersytet i Politechnika. Wzięło w nich udział kilkaset osób. Radni Prawa i Sprawiedliwości zażądali dziś natychmiastowej interwencji władz Rzeszowa w sprawie ich zdaniem niewłaściwego wykonania nowej nawierzchni ulicy 3 Maja. Na konferencji prasowej przekonywali, że zastrzeżenia dotyczą głównie użytych materiałów i sposobu ich ułożenia. Władze miasta twierdzą, że na ocenę jest jeszcze za wcześnie. Trwająca od jesieni ubiegłego roku gruntowna przebudowa najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta ma kosztować 7 milionów złotych i obejmuje między innymi całkowitą wymianę nawierzchni. To jak ma wyglądać zostało określone w projekcie,
Ale jak twierdzą radni PiS, ta część deptaka, gdzie płyty i granitowa kostka już zostały ułożone, budzą wiele wątpliwości. Dotyczą one i jakości użytych materiałów, i sposobu ich układania. Wybrano płyty o dość dużych gabarytach i układa się je dłuższym bokiem prostopadle do osi jezdni. To powoduje, że na styku tych płyt tworzy się duża szczelina i jest niebezpieczeństwo, że istnieje ryzyko zaczepienia szpicem buta przez osoby starsze czy przez dzieci. Zastrzeżenia budzi też granitowa kostka, która uzupełnia kamienne płyty. Zgodnie z projektem miała mieć wymiary 4 na 8 i na 9 cm i fugę o szerokości 1 cm. Ale to zdaniem radnych nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo kostka ma nieregularny kształt i została położona krzywo. Zwracamy się do prezydenta, zwracamy się do władz miasta o jak najszybszą interwencję w zakresie prowadzonej modernizacji ulicy 3 Maja. Liczymy, że miasto jak najszybciej wyegzekwuje właściwe wykonanie tej nawierzchni. Tym bardziej, że jak przekonują radni, podobne zastrzeżenia mają też mieszkańcy. A dla wszystkich ważne jest, aby nowa ulica była prawdziwą wizytówką Rzeszowa. Podkreślają to też władze miasta, przekonując jednak, że na takie oceny jest za wcześnie. Nasi inspektorzy nadzoru są tam codziennie. Nawet z linijkami mierzą wszystko. I na pewno będzie to tak zrobione, jak jest uzgodniony projekt. W tej chwili jest to plac budowy, więc naprawdę nadużyciem jest oceniać coś, co jeszcze nie jest skończone, czy ono jest wykonane dobrze, czy też źle. Bo jak podkreślają władze miasta, o nierównościach czy niedoróbkach będzie można dyskutować dopiero po tym, jak cała powierzchnia ulicy zostanie ustabilizowana z wykorzystaniem specjalnych żywic. Ale to zostanie zrobione na samym końcu remontu, a ten planowany jest na koniec maja. Coraz więcej osób w Polsce kolekcjonuje zabytkowe pojazdy. Bogdan Maczuga z Rakszawy ma ich już 60. Samochody wojskowe, strażackie, policyjne, a nawet karetki pogotowia. Najstarsze pochodzą jeszcze z czasów II wojny światowej i dzięki pasji właściciela wszystkie wciąż jeszcze. Pan Bogdan pierwszy zabytkowy samochód kupił ponad 25 lat temu. Jak mówi, wtedy rozpoczęła się jego wielka miłość do pojazdów militarnych. Ale w kolekcji ma też ciężarówki, karetki pogotowia i wozy strażackie, głównie z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Żaden kolekcjoner nie chce sprzedać, jak ma coś fajnego, a jeżeli coś sprzedaje, to później są duże ceny. Samochody są dużo przez przypadek znalezione, gdzieś uratowane ze złomu. Samochody takie z okresu II wojny światowej, które tutaj mam, były uratowane przez, tak jak mówię, przez przypadek. Są to pojazdy zarówno produkcji niemieckiej, jak i radzieckiej. Każdy ma swoją historię. Pan Bogdan wspólnie z kolegami remontuje auta tak, aby każde z nich znów mogło jeździć. To są jedne z najbardziej solidnych pojazdów, jakie można spotkać. Czym starszy pojazd, tym solidniejszy. Wynikało to na pewno z tego, że materiały, które były wykorzystywane do produkcji poszczególnych części, były dużo lepsze gatunkowo. Ale tak naprawdę też starano się robić bardzo dokładne poszczególne detale, elementy. Zabytkowe samochody wykorzystywane są głównie podczas rekonstrukcji historycznych. Tym bardziej należy to kultywować ze względu na to, iż młodzież, widząc obecne pojazdy, może porównać z tym, co było, z różnego typu pojazdami, na przykład strażackimi, wojskowymi, dawnej milicji. Pan Bogdan ma już ponad 60 zabytkowych samochodów i ciągle zdobywa następne. W tej naszej miejscowości jest skarb, jest człowiek, który posiada ogromną wiedzę na temat nie tylko pojazdów militarnych z okresu II wojny światowej, ale ma niesamowite rekwizyty. Może trochę jestem taki dziwak. Troszeczkę ktoś tam może powie, dziwak, na co mu 60 samochodów? Różnych takich dziwnych, niektórzy może i z podziwem, niektórzy też popierają moją pasję. Zabytkowe samochody pana Bogdana z trudem mieszczą się już na jego posesji. Dlatego marzy, by stworzyć plenerowe muzeum, w którym każdy zainteresowany będzie mógł poznać historię motoryzacji XX wieku.
Przykładem muzealnego wykorzystywania historycznych obiektów jest tunel z czasów II wojny światowej w Strzyżowie. Raz stacjonował w nim ważny pociąg i to z jakim pasażerem. Tunel przyciąga rocznie tysiące turystów. Teraz w jednym z pomieszczeń czeka na nich dodatkowa atrakcja, wystawa Front Wschodni w znaleziskach powiatu strzyżowskiego. Wrota do historii. Tak o tej oryginalnej metalowej bramie mówią przewodnicy. Po przejściu tej granicy prawie wszystko jest tak jak wtedy. Budowa ruszyła w 1940 roku. Tunel pod Żarnowską Górą powstał w kilkanaście miesięcy, ale w historii tak naprawdę zapisał się tylko raz. W 1941 roku, końcem sierpnia, przyjechał tutaj Adolf Hitler i jego pociąg sztabowy Ameryka stacjonował właśnie w naszym tunelu. Tylko raz? Tylko raz z tego, co wiemy. Zmiana linii frontu sprawiła, że schron dla pociągów nie był już strategicznym obiektem. Otwarta właśnie wystawa pokazuje historię powstania tunelu i przede wszystkim okres II wojny światowej na terenie Strzyżowa i okolic. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej i kolekcji Tomasza Włodyki. Możemy tutaj zobaczyć różnego rodzaju skrzynie amunicyjne, niemieckie, radzieckie, zaaranżowaną kuchnię polową Wehrmachtu. W gablotach z jednej strony tu mamy część niemiecką, po prawej mojej stronie część radziecką. Na pewno ciekawym eksponatem będzie koło podwójne radzieckiego czołgu T-34 razem z gąsienicami. O historii tych eksponatów i wydarzeniach z II wojny światowej opowiadają pasjonaci historii. Wystawę w tunelu można oglądać w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 18 w ciągu tygodnia, tylko po wcześniejszym umówieniu się z przewodnikiem. I tym zaproszeniem kończymy aktualności. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.